Czytaj głównie, przemień umysł, a poczujesz się prosto. Drogi przechodniu, czy wiesz, że Bóg nie jest religijny? Czy wiesz, że Bóg to nie katolik? Czy wiesz, że Bóg to nie prawosławny? Czy wiesz, że Bóg nie ma nic wspólnego z religią? Czy wiesz, że Boga nie interesuje to, czy ty jesteś religijny? Boga nie interesują twoje święta, które ty obchodzisz, przy których tak bardzo się starasz. Boga to w ogóle nie interesuje, bo on nie jest religijny. On jest ponad system religijny. On jest ponad system tego świata. Bóg jest ponad system świata, ponad system religijny. On jest niezależny. On jest potężny. On jest prawdziwym, żywym Bogiem. I nie jest martwy, dlatego że zmartwychwstał. Na trzeci dzień zmartwychwstał. Przyjacielu, Boga interesuje tylko to, czy ty jesteś żywy, czy martwy. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa osobiście, to jesteś martwy. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, jest martwy i nie wejdzie do Królestwa Bożego, bo nic martwego i nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli nie poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, to ciąży na ciebie grzech. Ciąży na tobie grzech. Dlatego, że tylko święta krew może zmyć z ciebie każde twoje przewinienie. Tylko Jego krew. Nic więcej. Żaden twój martwy uczynek. Dlatego, że Słowo mówi, że nasze dobre uczynki są jak szmata splugawiona. Przyjaciele, nazywam się Aneta Kisiel. Kiedy miałam 17 lat, zawołałam do żywego Boga. To był dzień, kiedy miałam dość życia na ziemi i bardzo chciałam umrzeć. I zjadłam garść tabletek i zawołałam do Boga: Boże, spraw, żebym umarła albo żyła. Ale ja nie wiedziałam, że Bóg mi odpowie, bo ja znałam Boga martwego, bo moja religia katolicka była martwa i ja też byłam martwa. Dlatego nie spodziewałam się odpowiedzi od żywego Boga. Ale dzisiaj wiem, że jestem zbawiona. Dlatego, że wtedy, kiedy do Niego zawołałam, to On mnie uratował. Ja potrzebowałam kogoś, kto uratuje moje życie. Dlatego zawołałam do żywego Boga. I chcę ci powiedzieć, że o swoim zbawieniu decydujesz ty sam. Że ty sam decydujesz, gdzie spędzisz swoją wieczność. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to jest dla ciebie dobra nowina. To jest Ewangelia. Jezus powiedział, że ten, kto do Niego przyjdzie, On go nie odrzuci precz. Jeśli ty zechcesz przyjść do Jezusa, to On ciebie nie odrzuci, On ciebie przyjmie. To jest Bóg, który ci się objawi. I ty będziesz wiedział, że masz relację z żywym, prawdziwym Bogiem. Nie z figurką na ścianie. Nie z Bogiem, który ma usta, nie mówi. Ale to jest Bóg, który ci odpowie. Bo Jezus Chrystus umarł za ciebie. Po to, żebyś miał z Nim żywą relację. Po to, żebyś był zbawiony. Jezus Chrystus poniósł każdą twoją chorobę na krzyżu. Jeśli dzisiaj jesteś chory, to zapraszam ciebie. Pomodlę się o ciebie i zostaniesz uzdrowiony, dlatego że Słowo Boże tak mówi, że na chorych kłaść ręce będą, a ci wyzdrowieją. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to podejdź, będę się o ciebie modliła. Jeśli potrzebujesz oddać życie Jezusowi, to podejdź. Podejdź, poznasz Jezusa Chrystusa. Czy poznałeś Jezusa? Jeśli nie poznałeś, to nie masz nic do powiedzenia, bo jesteś martwy. A Jezus powiedział, że ja jestem droga i prawda i życie. Każdy, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę go precz. Czy potrzebujesz Jezusa? Czy wystarczy ci twoja martwa religia? Czy ty potrzebujesz Jezusa? Zadaj sobie pytanie, czy potrzebuję Jezusa? Mówię ci o żywym Bogu, a nie o religii. Czy potrzebujesz Jezusa? Czy twój Bóg kiedyś ci odpowiedział, kiedy się do Niego modliłeś? Jeśli twój Bóg ci nie odpowiada, to znaczy, że twój Bóg jest martwy.
wtedy, kiedy wezwałam imienia Jezus. Narodziłam się na nowo i dzisiaj mam relację z żywym, prawdziwym Bogiem. I ty też możesz tak mieć. Też możesz być zbawiony. Też możesz mieć pewność swojego zbawienia jeszcze dzisiaj. Tylko Słowo Boże mówi, że musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. To jest bardzo proste. To jest decyzja o tym, że ty wierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że powiesz: Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Czy potrzebujesz Jezusa? Czy potrzebujesz Jezusa? Podejdź do mnie. Albo zawołaj do Niego i powiedz, że masz dość martwej religii. Powiedz, że masz dość tych corocznych świąt. Że już nie będziesz nosił jaj w koszyku. Powiedz, że potrzebujesz Jezusa. Jeśli ci wystarczy religia, to biada ci. Jeśli wystarczy ci twoja martwa religia, to jesteś biedny. Ale jeśli potrzebujesz Jezusa, to zapraszam Ciebie tutaj. Zapraszam Ciebie.